Jeżeli chodzi o wyrównanie kolorytu skóry, to taki krem pielęgnujący, krem koloryzujący, który wyrówna koloryt skóry, ale też przede wszystkim świetnie ją nawilży, bo ten produkt jest akurat bardzo mocno pielęgnacyjny. No i teraz aplikacja. I nie przesadzamy z ilością, nie przeciążamy skóry makijażem. Zdecydowanie tak, w tym makijażu szczególnie, jeżeli mamy do czynienia ze skórą suchą, jeżeli zależy nam na tym najbardziej naturalnym, rozświetlającym efekcie, nie możemy przesadzić z ilością makijażu. Dodatkowo tutaj ten produkt bardzo ładnie koloryzuje skórę dzięki zawartości glinki, która tutaj akurat jest odpowiedzialna też za pigmentację. Teraz czas na korektor, który ujednolici koloryt skóry wokół oczu, a właściwie tylko i wyłącznie zastosujemy go punktowo, żeby nie przedobrzyć z ilością. Wewnętrzny kącik, skrzydełka nosa, które się często czerwienią, i wklepujemy palcem. Korektorem zakrywamy tylko zasinienie. Tutaj przy linii rzęs. Wracam jeszcze do korektora, dosłownie na jeden element, niewielka ilość, zamknij i wklepuję na powieka, żeby pokryć te delikatne żyłki, które przebijają, żeby też optycznie ładnie ujednolicić ten obszar wokół oczu, przez to też skóra będzie zdecydowanie ładniej wyglądać. Na tym etapie ujednolicanie skóry jest już skończone, możemy przechodzić dalej. Czyli dodamy odrobinę koloru. Zdecydowanie tak, a sprawcą tego koloru będzie oczywiście bronzer, ale tym razem użyję bronzera w sztyfcie, czyli produktu do używania na mokro, bo jeżeli nie przypudrowałyśmy wcześniej twarzy, to pracujemy z produktami właśnie o tej samej, o podobnej konsystencji, żeby nam się idealnie wtopiły. Nakładamy niewielką ilość i dzięki gąbce świetnie rozpracowujemy produkt, bo chodzi nam o to, żeby ten efekt był bardzo naturalny. To jest absolutnie dalekie od takiego profesjonalnego, bardzo złożonego konturowania twarzy. Ja też celowo ten bronzer nakładam troszeczkę wyżej na policzki, bo on też może pełnić bardzo dobrze funkcję różu. Bardziej chodzi o ujednolicenie kolorystyczne niż takie typowe modelowanie. Pracujemy na bardzo takich fajnych, lekkich formułach, które dają mega naturalny efekt.